takim gronie Państwu bardzo serdecznie podziękować za to wszystko, co się działo w roku 2022, szczególnie jeżeli chodzi o współdziałanie naszych samorządów lokalnych i Państwa organizacji pozarządowych. Przez organizacje pozarządowe rozumiem różne formy tych organizacji, bo tutaj mamy i stowarzyszenia, i fundacje, i kluby sportowe, i ochotnicze straże pożarne, i innych przedstawicieli, którym chce się działać w imię dobra wspólnego. Od samego początku niewątpliwie ważnym elementem dotyczącym funkcjonowania nas wszystkich jako samorządu to były organizacje pozarządowe. Jest niewątpliwie sukcesem tych wszystkich zmian, to jest stworzenie samorządów gminnych w roku 90, a później w roku 99 samorządów powiatowych i samorządów wojewódzkich, ale sukcesem tych wszystkich zmian niewątpliwie właśnie jest stworzenie organizacji pozarządowych. One od samego początku towarzyszyły nam w samorządach gminnych, później od 99 roku w samorządach powiatowych i w samorządach wojewódzkich. Dzisiaj już tak naprawdę nie wyobrażamy sobie demokratycznego państwa, demokratycznego społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego bez organizacji pozarządowych. Państwo, my wszyscy, którzy działamy w tych organizacjach, wypełniamy wiele celów, które służą społeczności lokalnej. Często jako samorządy, jeżeli w nich funkcjonujemy, jest nam trudniej pewną formę zainteresowania, czy poprzez społeczności lokalne zorganizować, natomiast wypełnianie tego przez organizacje pozarządowe jest kapitalną możliwością właśnie współpracy i współdziałania. Ja od samego początku ogromnie mojej działalności samorządowej ogromnie cenię sobie to wszystko, co jest związane właśnie z współpracą i współdziałaniem, bo tylko w taki sposób możemy wypełnić pewne luki, których również jako samorządy, czy gminne, czy powiatowe nie wypełniamy z racji licznych obowiązków, albo licznych zadań, albo licznych kompetencji, które mamy. Nam dosyć często brakuje czasu, energii na to, aby również te przestrzenie związane z działalnością organizacji pozarządowej w jakiś tam sposób wypełnić. Stąd Państwa obecność, Państwa zaangażowanie, Państwa udział w tym wszystkim jest naprawdę ogromną wartością.